tych, którzy zginęli, obdarzył wieczną nagrodą, a nas żyjących hojnym błogosławieństwem, byśmy potrafili żyć już nie dla siebie, ale dla bliźnich i nie dla Niego samego, który nas stworzył i będzie nas sądził. Teraz nastąpi odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Poprosimy panią senator, panią Alicję Zając, księdza prałata naszego Jerzego Pawła, posła pana Piotra Babineca, też do odsłonięcia tej tablicy pamiątkowej. Który rodzi zazdrość i śmierć. W swoim niepojętym miłosierdziu wejrzyj na naszych braci i siostry, którzy stali się ofiarami ucisku, przemocy i złości i oddali swe doczesne życie w obronie ludzkiej godności oraz wolności ojczyzny. Oddasz ich nagrodą nieśmiertelności i chwały. Na tej tablicy jest napis: Bóg, honor, ojczyzna, pamięci przyjaciela z Ręcina, męża stanu, posła kilku kadencji i wicemarszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polski, senatora Rzeczpospolitej Polski Stanisława Zająca oraz 95 przedstawicieli narodu polskiego na czele z prezydentem RP, profesorem Lechem Kaczyńskim z małżonką Marią i prezydentem RP na uchodźstwie Ryszardem Kaczorowskim, którzy 10 kwietnia 2010 roku zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem w drodze na uroczystości upamiętnienia 70. rocznicy sowieckiej zbrodni ludobójstwa w Lesie Katyńskim, dokonanej na jeńcach wojennych oficerach Wojska Polskiego w 1940 roku. Z Ręcin pamięta Anno Domini 2014 roku. Pobłogosław Panie tą tablicę, którą chcemy upamiętnić z nazwiskami naszych bohaterów. Ojcze, odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. Przyjmij naszą modlitwę przez Jezusa Chrystusa, który do końca nas umiłował i który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Teraz prosimy pana Jerzego Szczura o kilka słów. Minęły kolejne święta. Listonosz znów mija moje drzwi, a ja ciągle czekam na życzenia od Ciebie, bo zawsze pamiętałeś o Zwęcinie. Panie senatorze Stanisławie Zającu, Ty jeden wiesz, jak ciężko jest mi stanąć dzisiaj tu wobec Twoich najbliższych, by powiedzieć tych parę słów. Ale proszę, nie wstrzymuj ani jednego mojego słowa, bo muszę jako mieszkaniec Zręcina zaświadczyć, jakim Cię znałem, bo muszę publicznie powiedzieć, jak dobrym byłeś człowiekiem. Staszku, przyjacielu Zręcina, w tym roku mija 20 lat, gdy na zręcińskiej plebanii podaliśmy sobie po raz pierwszy nasze dłonie. Tak formalnie połączył nas ZFN, a właściwie Ty szukałeś ludzi, którzy chcą budować z Tobą ojczysty chrześcijański dom. Znalazłeś nas wielu w Świeżowej Polskiej, w Machnówce, w Zręcinie. Nie tak krótko miała trwać nasza znajomość. Nie tak wtedy umawialiśmy się. No cóż, nasze plany i nadzieje coś mi weczy raz po raz. Kto by pomyślał, że będziesz musiał odejść bez pożegnania? To przecież nie w Twoim stylu. Ty, który tak szanowałeś drugiego człowieka, nikt Cię nie wyprzedził, choćby zwykłym mówieniu dzień dobry, zawsze byłeś pierwszy. Nawet dużo młodszy, pierwszy się kłaniałeś i podawałeś dłoń. I ten życzliwy uśmiech, charakterystyczny jakby w zatroskaniu zmarszczonych brwi.
umiałeś inaczej. Nie chciałeś pozować, nie umiałeś udawać, że kogoś nie znasz, nie widzisz czy nie pamiętasz. Byłem świadkiem, jak wielu z naszej parafii gminy prosiło Cię o pomoc. Nie potrafiłeś odmówić nikomu. I nawet te błahe sprawy tłumaczyłeś, co mają zrobić, gdzie się udać, czy jak napisać pismo. Pisałeś teraz sam na kolanie, dyktowałeś, interweniowałeś, ale przyszły i te poważne prośby. Budowa Dręcińskiego gimnazjum, później sali gimnastycznej. Wtedy również nie potrafiłeś odmówić, mimo iż władze gminy były w opozycji do Ciebie, a więc na polityczny zysk nie mogłeś liczyć. Jak się później okazało, wręcz odwrotnie. Nie dbałeś o to, załatwiałeś fundusze, a było trudno, bo i czasy inne. Błagam Was, Ręciniami, pamiętajcie, że to senator Zając, wtedy wicemarszałek Sejmu bez wsparcia ze strony gminy robił wszystko, by z Ręcin otrzymał te pieniądze. Udało się, choć sam musiał prosić, by wesprzeć jego starania. Dzwonił, mówił, musicie być jutro w Warszawie. Kto miał jechać? Dużo było o tym mówić, ale nie czas na żalę. A w Warszawie samochód służbowy i czas, gdzie wszystko kręciło się wokół małego Zręcina, a pośrodku tych zdarzeń wicemarszałek Sejmu osobiście kieruje rozmowami, przedstawia, pokazuje, wyjaśnia i tłumaczy, że chodzi o ten Zręcin, gdzie spoczywa Ignacy Łukasiewicz, poseł wynalazca. Staszku, jaki ja byłem wtedy dumny, że mieszkam w Zręcinie. Dlatego pamiętajcie, zwłaszcza wy, młodzi, nie wstydźcie się swoich rodzinnych miast i wiejskich ogrodów. Nie miejcie żadnych kompleksów z tym związanych, a kochajcie te miejsca, skąd wyrastacie, tak jak on kochał swoje rodzinne Święcone. Dlatego tak bardzo mi zależało, by zwęcińska tablica smoleńska poświęcona była z imienia i nazwiska głównie senatorowi Zającowi, a później wszystkim pozostałym z uszanowaniem mów państwa polskiego. Dziękuję tym wszystkim, którzy to zrozumieli i uszanowali. I dom, ten jego wjazdę pamiętam i warty, w którym gdy byłem widziałem tych przewijających się tam ludzi, tętniących sprawami naprawdę. Uwierzcie mi Państwo, ważnymi dla Polski, ale głównie dla Podkarpacia. Tam się liczyła tylko racja stanu, reszta była mniej istotna. Czasem zastanawiałem się, czy ma czas na prywatne życie. Zrozumiałem, że nie byłoby tej atmosfery tam panującej, gdyby nie żona, dzisiaj pani senator Alicja Zając, która wspierała go na każdym kroku, stojąc zawsze w cieniu swego męża. Dziękuję pani senator za tamte lata. Dziękuję, że po tej tragedii byłaś w stanie podnieść się, by kontynuować jego dzieło. Był autorytetem dla wielu, a znajomy z nim otwierała wiele drzwi. Pamiętam, by późny wieczór tuż po zjeździe stronnictwa w Krośnie. Dyrektor gimnazjum pan Koniecki mówi, że skreślono nas z listu na wyposażenie sali komputerowej. No cóż, jedyna nadzieja w Warszawie. Jadę do Jasła, starszego otwiera drzwi. Ja proszę o interwencję. Nie czekam. Dzwoni natychmiast. Zręcin musi mieć te komputery i były. Choć nie wiem, jak to zrobili z ówczesnym wojewodą krośnińskim, dzisiejszym posłem panem Bohdanem Żońcą, bo sprzęt dawno był w gimnazjum, a na liście Zręcin długo figurował jako wykreślony. Polsko, a dzisiaj błyskotkami ciebie łudzą. Zawsze w służbie drugiemu człowiekowi. Najpierw broniąc samotnie w jasielskich procesach politycznych. Później jako prawicowy polityk kierujący się prawdą, uczciwością i szacunkiem do każdego człowieka. Tak mówił o swoim przeciwniku politycznym wicemarszałku Lewicy Borowskiej. Muszę przyznać, że jeśli chodzi o pracę, to jest profesjonalny i sumienny pod każdym względem. I pomimo bardzo dużej różnicy poglądów szanuję go. Bardzo dobrze razem nam się pracuje. Taki był Staszek. Umiał docenić innych. Znaleźć zawsze kompromis. Nie obrażał się. Nie podnosił głosu. Nie walił pięścią z stóp. Zawsze jeden krok z tyłu. Bez krzyków, kłótni. Z niezwykłym taktem, niespotykaną inteligencją doprowadzał do rozwiązywania problemów. Łagodził spory. W wystąpieniach zawsze merytorycznie.
ale był też perfekcjonistą swojej pracy, wymagającym od siebie innych. U niego byle jakość nie przeszła. Znał swoją wartość, ale nie okazywał tego. Niektórzy mówili, że jest człowiekiem od beznadziejnych przypadków, a takim też była zamknięta droga łącząca z Ręczyn z Miną. Wielu obiecywało, czas biega, efektów zero i tylko on jeden to uczynił, zorganizował fundusze i ten w naszych oczach zwykły, mocny, mały, a według prawa most, na który potrzebne były niewyobrażalnie duże pieniądze, został wyremontowany, a droga otwarta. Tak działał Staszek. Zobaczcie, moi drodzy, tyle lat w polityce, w samorządzie, bez żadnych afer czy cienia czarnych interesów. Tak był senator Zając. Choć rzucano w jego oszczerstwami, i nie tylko z lewej, ale i z prawej strony, a to bolało. Jego godność, narodowość, ale gdy nic nie pomagało, posunięto się do chamskich chwytów, uderzając w rodzinę. Nie udało się. A on wciąż lubiany na Podkarpaciu i tam w parlamentarnych ławach robił swoje. Wiem, że i po dzisiejszej uroczystości znajdą się podobni do tych, co kiedyś krzyczeli: chcemy Barabasza. A wiecie, moi drodzy, czemu się nie udało go zniszczyć? Bo postępował zawsze zgodnie z katolickimi zasadami, a rodzinę stawiał zaraz po Bogu i ojczyźnie. Służył prawdzie, pomagał ludziom, wsłuchiwał się cierpliwie we wszystkie żale. Nawet wtedy, gdy przyszła choroba, porażenie nerwu twarzy, kiedy się tym tak po ludzku martwił. A przecież w tym czasie osobiście przygotowuje projekt ustawy o powołaniu Uniwersytetu Rzeszowskiego. Udało się. Uniwersytet powołany, a choroba pozostawiła trwały ślad. Twarz jego w tej chwili była jakby bardziej smutna. Zapewne nie wszyscy wiecie, jak w pierwszej kadencji z grupą osób w Sejmie wczoraj codziennie odmawiał Marię Pańskie Różaniec. Dla wartości chrześcijańskich w geście protestu zrezygnował z przewodniczenia Radzie Naczelnej ZHN. Widziałem go też klęczącego samotnie w Zręcińskim kościele, w przedsionku, tu przed kratami. Co szeptał pani Zręcińskiej i swojemu patronowi, nie wiem, ale jestem pewien jedno, że nie robił tego dla poklasku, bo wokół nie było nikogo. Biadak w ojczyźnie tylko pół duszy, a sobie resztę pozostawia. Oświadczenie katyńskie, wygłoszone w Senacie wcześniej, życzenia wielkanocne, to jego ostatnie przesłanie. Życzę wam, mówił, zbliżenia człowieka do człowieka, to jego testament. Zawsze zdążał do zgody w imię wartości najwyższych, nie wykorzystywał tego, co dzieli, ale zawsze szukał tego, co łączy. Opowiadał, że lubi i nie boi się latać. Smutno mi, Boże, bo tak szybko zabierasz dobrych ludzi. Przerwany lot, cisza, pustka, bezradność. I choć smutek nas trapi, a na duszy tak źle, z pokorą pytamy, dlaczego? Dlaczego tak wcześnie jedną piękne bzy cichnie ptak, a zegary tak śpieszą się, biegną noce i dnie. Popatrzcie, a szydercy płaczą. To teraz płaczecie? Za późno, Polacy, za późno. A jeśli komu droga do nieba otwarta, to tym, co ojczyźnie służyli. Chrystus zmartwychwstał, a tamci zapłacili im i kazali rozpowiadać, że to uczniowie wykradli ciało Chrystusa. I tak jest po dzień dzisiejszy. Inni wymordowali strzałem w tył głowę ponad 20 tysięcy naszych rodaków na wschodzie. Zapłacili i kazali rozpowiadać, że to nie oni zrobili. I tak Polak Polaka okłamywał tyle lat. Był Smoleńsk. Przerwa wylot. Rozpowiadają piloci, mgła, wrzoza, złe procedury, brak szkoły. Po polsku skomplikowane. Kto się tak skłóca? Na Boga,
Panie prezydencie Lechu Kaczyński. Larga na wschodzie niedźwiedź pazury oszczy, a ty się nie zrywasz, nie wstajesz. I choć zielenieje sad i bez ponownie rozkwita, tęskno mi za tamtym kwiatem. Panie mecenasie, panie radny sejmiku wojewódzkiego, panie pośle, panie wicemarszałku sejmu, panie senatorze Rzeczpospolitej Polskiej, krew twoja została wylana po wierzch. Staszku, chwila naszej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach uczestniczyłeś, bieg ukończyłeś, wiary uszczepiłeś, a na ostatek odłożono dla ciebie wieniec sprawiedliwości, który ci owym tamtym tragicznym dniu oddał pan sędzia sprawiedliwy. A my, zręcinianie, parafianie z Ręcina, zaledwie pamięć w tej skromnej, kamiennej tablicy. Tobie, ale i wszystkim wam, którzyście prosto w oczy ostatnim tchnieniem całego światu rzucili prawdę o ludobójstwie naszych rodaków, którzyście wszyscy hołd złożyli z własnego życia i cierpienia i bólu waszych rodzin. Cześć waszej pamięci. Dziękuję. Czcigodny książę prałacie, księża proboszczu, czcigodni księża, szanowni koledzy parlamentarzyści, panowie starostowie, radni, panie wójcie, wszyscy mieszkańcy Zręcina i okolicznych wiosek, bo widzę, że nie tylko są osoby ze Zręcina. Bardzo trudno stanąć w takim momencie przed tablicą poświęconą zmarłym, w tym mojemu mężowi, i mówić, że jego już nie ma. 1 maja skończyłby 65 lat. Podobnie jak prezydent Lech. Mógł jeszcze tak wiele zrobić. Często kiedy spotykamy się w Warszawie z parlamentarzystami i dzieją się różne dziwne rzeczy, nie tylko wokół katastrofy smoleńskiej. Mówimy, że gdyby Staszek żył, nie mógłby się z tym pogodzić. Kiedyś ktoś powiedział jeszcze za jego życia, że był osobą kochaną przez wszystkich. To prawda. Te piękne słowa, które powiedział pan Jerzy, przybliżyły nam to jego niełatwe życie. Urodził się w małej wiosce Święcany jako syn chłopa. Pieszo chodził do szkoły kilka kilometrów. Często do liceum w Bieczu jeździł na nartach, bo takie były warunki. Później pociągiem z papierową tekturową wtedy walizką wrócił do Krakowa. Chciał się uczyć. Chciał coś zrobić dla rodzinnej ziemi. I dla tych wszystkich, którzy stanęli na jego drodze, potrzebując jego pomocy. Mogłabym te 32 lata wspólnego życia przedstawić jako ustawiczną troskę. Troskę o człowieka, troskę o ojczyznę, a w ostatnim okresie życia świadczyć o tym, że stał w obronie krzyża i wartości chrześcijańskich. Bardzo się martwił tymi wydarzeniami światowymi, gdzie przychodziły informacje o represjach wobec chrześcijan na świecie. Podejmował wiele inicjatyw, tłumaczył, często był nazywany politykiem apolitycznym, bo tak jak kiedyś przed laty w Sejmie trzeciej kadencji on pracował z Markiem Borowskim,
Tak dzisiaj ja w Komisji Spraw Zagranicznych w tym trudnym czasie pracuję również z tym samym Markiem Borowskim, przedstawicielem Lewicy, ale w ważnych sprawach dla Polski mówimy jednym głosem. I takich polityków dzisiaj potrzeba. Takich, którzy potrafią przede wszystkim widzieć drugiego człowieka, widzieć tą wielką wartość, jaką jest ojczyzna, i opierać całe swoje życie i działanie na Bogu i wartościach chrześcijańskich. Dziękuję wszystkim, którzy pomyśleli o tym, że Zręcin był Staszkowi bardzo bliski. Pamiętam wizyty księdza prałata u nas w domu. Złośliwie mówili, że nasza ulica to ulica Sezamkowa. Ale może dlatego, że tam o trudnych sprawach mówiło się radośnie i przez to zaangażowanie i radość te trudne sprawy udało się doprowadzać do szczęśliwego końca. Pamięć to piękna rzecz, która pozwala żyjącym doskonalić siebie. I za to przypomnienie w tak piękny sposób szczególnie dziękuję panu Jerzemu Szczurowi, którego znam od wielu lat i z którym razem byliśmy w stronnictwie Wielkiego Celu. To były trudne czasy. Dzisiaj myślę, że są jeszcze trudniejsze. Dlatego bardzo dziękuję wszystkim, którzy uczą młodych Polaków patriotyzmu i którzy z troską pochylają się nad problemami naszej ojczyzny. Za wszelkie dobro, które ze Zręcina przyszło do nas, do mojej rodziny, za tą pamięć i za tą pomoc, którą ja otrzymuję na co dzień, wyrażam serdeczne podziękowanie. A myślę, że tak jak wielu naszych przyjaciół mówi, Staszek jest obecny wśród nas i może w sposób, którego nie rozumiemy, tym, którzy go potrzebują, pomaga. Bóg zabić. Tak, proszę pani senator Alicja Zając, pan poseł Bogdan Rząsa, pan poseł Zdenerwa Piotrowicz i pan poseł Piotr Babin. Oświaty składane. Starosta pan Jan Juszczak, wicestarosta pan Andrzej Gucik i zastępca przewodniczącego Rady Powiatu Krośnieńskiego pan Kazimierz Krężałek. Kwiaty składają pan wójt gminy Chorągówka, pan Andrzej Koniecki, zastępca Dariusz Bator i przewodniczący Rady Gminy pan Sebastian Rogal. Kwiaty składają koło Prawa i Sprawiedliwości gminy Chorągówka, pan Gruszka Sebastian i pan Alina Dobosz. Kwiaty składa społeczność Zręcina pani Ewa Kłos i radni pan Mieczysław Markiewicz i Wojciech Szurkiewicz. Kwiaty składa Stowarzyszenie Chorób i Inicjatyw Społecznych w Zręcinie pani Wiesława Sajdak, Tadeusz Widziszewski i Krystyna Kasprzyk. Leszek Trybus, którego tato upamiętniony jest na tablicy z napisem Adam Trybus. Chciałbym potwierdzić
To wszystko, co zostało tutaj powiedziane o panu Stanisławie Dającu, był to człowiek na pewno szczególny. Mogę i świadomie to potwierdzam, ponieważ miałem wielką przyjemność współpracować z nim. Był to człowiek, który, może to zabrzmi dziwnie, ale żadnego mojego telefonu nie pozostawił bez odpowiedzi. Jeżeli nie mógł odebrać, to odzwonił. I to zawsze, prawie zawsze w tym samym dniu. Był to człowiek, który nie pozostawił żadnej sprawy bez odpowiedzi. Wiadomo, że nie wszystkie sprawy udało się rozwiązać pozytywnie, ale potrafił również dać odpowiedź, jeżeli była negatywna, to też była. Był to człowiek, który był bardzo otwarty, do którego można było dzwonić czy przyjechać o każdej porze. Zarówno w ciągu tygodnia, jak i w dni świąteczne. Pamiętam w trakcie budowy gimnazjum jeden dzień, kiedy późno wieczorem, bo gdzieś około godziny 19, dzień przed Wigilią, czyli tuż przed świętami, oddzwonił, że wraca z Warszawy i jeżeli mogę, to abym przyjechał do Jasła. Dzień przed Wigilią, około godziny 21, razem z nauczycielami pojechaliśmy do Jasła. I takich przykładów można tutaj przytaczać bardzo dużo. I chciałbym tutaj podziękować małżonce za to, że również była dla nas zawsze otwarta, zawsze mile nas przyjmowała dzisiaj. Miło mi zawsze spotykać się z ludźmi dobrymi, szlachetnymi, którzy czynią dużo dobra dla społeczeństwa. I dlatego tym wszystkim ludziom dziękuję za to dobro, któreśmy wszyscy razem, wspólnie, razem czynimy. Bardzo to dziękuję Baczności Bożej za to, że pokierowała naszymi umysłami w ten sposób, żebyśmy mogli podziękować świętej pamięci senatorowi Stanisławowi Zającowi za wszystko, co zrobił dla Kręcina, dla całej naszej gminy, a również za to, że uczciliśmy tą tablicą pamięci prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego wraz z małżonką i pozostałych. A to dlatego, że naszemu prezydentowi należy się tablica pamięci w każdym miejscu Polski, ponieważ był on prezydentem wszystkich nas. Jeszcze raz składam serdeczne podziękowania. Najpierw tym, którzy podjęli inicjatywę przygotowania takiej tablicy, wykonali ją. Władze kościelne ją zatwierdziły. I później dziękuję tym wszystkim, którzy przybyli na tą uroczystość, aby uczcić wielkiego Polaka, wielkiego naszego przyjaciela, pana senatora Stanisława Zająca. Dziękuję wszystkim, zaczynając od małżonki, od posłów, od władzy tutaj samorządowej, gminnej, starostwa i przedstawicieli młodzieży, wszystkich, którzy przybyli i modlili się i uczestniczyli w tak pięknej uroczystości. Wszystkim składam serdeczne pozdrowienia.